Witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku niezależnych recenzji z cyklu Likuś Smakuje. Dałem dzisiaj z siebie mocne 30% i założyłem marynarkę oraz yy, nie zobaczycie już krzesła za mną. Także recenzja będzie bardzo, bardzo profesjonalna. Słuchajcie, na sam start, na samym wstępie chciałem powiedzieć tylko, że chciałem dzisiaj przetestować yy, to znaczy dzisiaj pewnie go też przetestuję, ale jeszcze nie teraz. Yy, chciałem przetestować na samym początek produkt yy, troszeczkę inny. Również alkoholowy, ale muszę poczekać, aż zrobi mi się lód, bo nie miałem kostek lodu. Dlatego ten test będzie musiał poczekać. Dlatego też postanowiłem, że zrobię test zupełnie innego produktu, w który dzisiaj postanowiłem się zaopatrzyć. Słuchajcie, także obiektem dzisiejszej recenzji będzie napój alkoholowy, piwko od browaru Funky Fluid Tropical Smoothie Kiwi Peer and Lime Smoothie Ale. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Mój angielski to jest raczej ten. Może ja wyłączę, słuchajcie, tylko kluczowanie, żeby pokazać wam to bardziej na Nie, Szkoda, że właśnie nie da się tego zbindować na. Tak prezentuje się właśnie ta puszka. No niestety nie, nie jestem w stanie. Nie da się na Steam Decku po prostu przypisać kluczowania koloru po prostu, nie? Żeby wycinały te tło za mną. Niestety nie mogę sobie tego zbindować i muszę to ręcznie ustawiać w OBS-ie. Także to będzie, słuchajcie, obiekt dzisiejszej recenzji. I czego się, się możemy, słuchajcie, tutaj dowiedzieć? Owocowa, owocowa bomba, wypełniona kiwi, gruszką oraz limonką, zdolna ogłosić każde pragnienie i zadowolić każde podniebienie. Zawiera słód mięczmienny, słód pszeniczny, płatki owsiane oraz płatki pszenne. Piwo jasne, niefiltrowane, pasteryzowane. Zalecana temperatura spożycia od 8 do 10 stopni Celsjusza. Szkło, glas. Wydaje mi się, że... Chyba to jest właśnie. Kurde, zaś będę, ale może to nawet będzie widać. To jest coś takiego, tego typu szkło. Zdaje się, że chyba już w poprzedniej recenzji używałem właśnie czegoś takiego. Więc. Wybaczcie, ale nie wiem, jak się te, to szkło nazywa. Pokal chyba to to nie jest, bo pokale z tego co się orientuję, one muszą mieć taką. nóżkę. To jest taki pucharek z taką nóżką, a to bodaj będzie coś innego, ale nie wiem, jak się to nazywa. Także pewnie już Tomek Kopera. Mi masa zmasakruje w kolejnym odcinku 1000 iBU. <grych> Pozdrawiam Tomasza, też koperę. Yy. I tak. Alkohol 4% objętości. Oczywiście, na sam start yy, przypominam, że wszystkie odcinki z testów, właśnie napojów alkoholowych, będą od lat 18. Także nie prowadzimy po alkoholu, nie pijemy w ciąży i segregujemy amelinium. No. Tak to jest napisane. Objętość 500 ml. Przechowyw w lodówce w temperaturze od 2 do 6 stopni. Numer partii i tak dalej. No i generalnie tutaj co? Nic więcej z puszki się nie dowiemy. No z pewnością to co przykuwa uwagę to jest właśnie szata graficzna. Ogólnie te browary od Funky Fluid prezentują się bardzo ładnie. No tak... Wyróżnione sam rzeczywiście rzucają się one w oczy i ten. I słuchajcie tak, na sam start ile w ogóle dałem za ten produkt? Już mówię. 10 złotych 19 groszy, tyle właśnie mnie to piwko kosztowało. Jeszcze tylko tak dodam, że... Już wcześniej, ogólnie, browary z yy, piwka właśnie z browaru Funky Fluid już popijałem i były naprawdę bardzo dobre. Wczoraj na przykład popijałem sobie coś o smaku właśnie... Yy, pomarańczy i wanili, Naprawdę kwaśne, ale, ale bardzo dobre piwko. Także, no tutaj też mamy... Nie myślałem, że to jest Sour, ale to nie jest Sour akurat. No ale, o smaku kiwi. Nie na sobie, żebym pił wcześniej coś kiwi, żadnego Radlera, ani nic takiego, więc... No nie, nie, będę miał po prostu odniesienia jak może smakować piwo a smaku kiwi, no ale Zobaczmy, słuchajcie Tak, ulubiony odgłos wszystkich piwoszy Jak to daje z prosto z puchy? Taki bardzo słodki zapach Nie jestem pewny czy to faktycznie kiwi, ale nie przenieśliśmy się jeszcze na odpowiednią scenerię? Dalej to po szkle, ale muszę powiedzieć, że pieni się to. No, piana powinna być troszeczkę. Tutaj, w tym miejscu, gdzie jest zaznaczone. Tak, barwa... Generalnie, przenieśmy się w odpowiednią scenerię barową. <grymne> barwa tego browaru, no akurat, też jest wykluczowana, ale ona... Jest mętna, jest nieprzejrzysta. Ej, mnie też w ogóle... moja twarz wykluczała. No mówię, kwestia oświetlenia. Jak się zaopatrzę w Elgato k -lighty. po dwóch stronach biurka będę ten, miał takie lampy za przeszło 2000 złotych, to to myślę, że już przynajmniej ten problem zniknie. Także, no cóż, barwa no nieprzejrzysta, jest po prostu to piwo takie mętne. Ale w zapaszku... No jest tutaj wyczuwalna taka słodka nuta, ale Teraz nie jestem pewien, czy to jest właśnie kiwi czy limonka. A czuć tu coś bardzo słodkiego. No ale dobra, nie to jest najważniejsze, słuchajcie, w testach smaków. Tylko właśnie, no, jak nazwa wskazuje, Liguś smakuje, testy smaków, no to sprawdzamy smak. No, już po tych trzech łykach muszę Wam powiedzieć. Ale jeszcze wezmę czwarty. No, wreszcie smaku, jak i w zapachu, jest ona rzeczywiście słodkie. Nie jest ani kwaśne. Ja na przykład lubię kwaśne kiwi. I uważam, że kiwi właśnie takie powinno być. Kiwi nie może być słodkie. Ogólnie takie właśnie cytrusy. Czy też muszą być lekko takie kwaśne? Nieprzesadnie, ale no. Jeżeli jest za słodkie, jeżeli jakiś cytrus jest słodki, to też nie jest dobrze. I rzeczywiście, no nie wiem, czy jestem w stanie coś powiedzieć więcej poza tym, że to piwo jest takie w smaku, w zapachu, właśnie słodkie. No, rzeczywiście tutaj w smaku wyczuwam bardziej te kiwi niż faktycznie, właśnie tą limonkę. Natomiast, jeśli, słuchajcie, chodzi o cenę tego produktu, to jak za taką cenę, muszę przyznać szczerze, spodziewałem się czegoś lepszego. Zwłaszcza, że jest to kiwi też, które bardzo, bardzo lubię. Jest z owoców. No to. Troszeczkę się jednak rozczarowałem. Spodziewałem się piwa przynajmniej bardzo dobrego, ale ocena jak, najwyższą ocenę, jaką jestem w stanie wystawić temu produktowi, przyjrzę się tylko słuchajcie jeszcze ratingowi. Yy, mamy tutaj, tak, 6 skalę. Przypomnę, jaka to jest skala. Także jest to skala od 1 do 6, gdzie 1 oznacza zajebisty. Dwa to jest bardzo dobre piwo, trzy dobre, czwarty średni, pięć słaby i sześć obrzydliwe. Które zostało przemianowane tak, żeby nie było wulgarnie, bo wcześniej to było hu. Ale ocena jaką jestem, słuchajcie, maksymalnie w stanie wystawić temu produktowi to jest ocena... No, odpuszkę też wykluczywało, jak sami widzicie na green screenie. Eee, dobre piwo. Jest dobre, ale spodziewałem się czegoś jednak lepszego, zwłaszcza za taką cenę. To już muszę powiedzieć, że to co właśnie piłem wczoraj ten pomarańcze z wanilią i jeszcze coś takiego było, yy, jak są te wina takie owocowe, sangria bodajże, też był jakiś taki właśnie smak. Takie kwaśne piwo, ale tak jak wspomniałem w którymś z odcinków, gdzie testowałem właśnie jedno z takich kwaśnych piw, to właśnie takie kwaśne, ten kwaśny smak w piwie też właśnie mi bardzo odpowiada. Kilka razy powiedziałem właśnie. No nie, no jest to dobre piwo, ale mówię, jak za taką cenę spodziewałem się czegoś znacznie więcej. Słuchajcie, także tutaj wjeżdża spoiler alert do kolejnego odcinka. Ehe, jeszcze o czym byśmy zapomnieli? Cały czas, słuchajcie, zapominam o tej jednej rzeczy. Mianowicie, urozmaicenie serii o aplikacje zdrowa, zdrowe zakupy. Scanuj kod, ciekawe czy w ogóle ten produkt znajduje się w bazie danych, czy ludzie nie piją w ogóle taki piw. No i właśnie, tak jak myślałem, znalazłem barkujący produkt. No, chyba widać, że ludzie za bardzo kraftów nie popijają i wolą sobie kupować koncerniaki typu, nie wiem, Tyskie, Żubr i tak dalej. No, niemniej. cóż, zachęcam po prostu do, do testowania, jeżeli ktoś, wiecie, ma ochotę napić się jednak czegoś innego niż takiego zwykłego koncerniaka, no to czasami może warto wydać nawet te 7-8 zł i zobaczyć, jak takie piwo właśnie smakuje. Słuchajcie, no i teraz właśnie... Spoiler alert do kolejnego odcinka. Bo produktem, który chciałem najpierw przetestować, to jest właśnie gotowy drink od Copa Cocktails Long Island Ice Tea. Generalnie wygląda on w ten oto sposób i parę lat wcześniej, albo nawet rok wcześniej, no parę lat to może nie, ale no właśnie, chyba rok wcześniej. Jaki był właśnie u nas na markecie taki okres właśnie letni, sezonowy, gdzie do nas właśnie takie produkty przyjeżdżają, wiesz, takie właśnie zimne drinki i tak dalej. No masa alkoholi po prostu jest. To właśnie popijałem z kopa Cocktails Smak Mojito. I jest naprawdę mega. Po dodaniu lodu... O, no, czy tutaj jest? Po prostu dodaj lodu. Ale to dobra, to już resztę sobie będziemy chcę czytać dalej. Ale ogólnie jeśli chodzi o Smak Mojito właśnie z tego Copa Cocktails to jest naprawdę... Naprawdę spoko. Jeszcze jak sobie dolejemy do tego yy, szłepsa właśnie o, sm o smaku mojito, to już jest w ogóle naprawdę. Mm, fantastyczne. Słuchajcie, no i co? To by było na tyle w dzisiejszej recenzji. Także na pewno będziemy się widzieć właśnie kolejną recenzją, jaką będę kręcił, jak już mi się lud zrobi na tyle fajne, to, to sobie potestujemy właśnie ten kopa cocktails. No byłem ciekawy tego smaku po prostu. Jak może smakować taki właśnie koktajl o smaku yy, mrożonej? Herbaty. Obadamy. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja Wam dziękuję. Mówił za Was, Liguś. Trzymajcie się. Do usłyszenia. O, nad tym oświetleniem trzeba będzie popracować, bo zaś twarz wykluczował. Płynny terminator.